Ej, z tej strony Chaken. Witam was serdecznie bardzo w dość takim, no, nietypowym wstępie. Chciałem wam przedstawić grę, z której gameplay pojawi się za chwilkę. Otóż jest to Spin Tires Mud Runner, czyli symulacja ciężarówek oraz samochodów pracujących dość ciężkich warunkach, błoto, gałęzie oraz ograniczona widoczność. Naszym głównym celem w grze jest przetransportowanie danej ilości kłód odpowiednim pojazdem do wyznaczonego punktu. Oczywiście nie obejdzie się bez eksploracji oraz odkrywania nowych terenów na mapie. Gameplay na odcinku będzie przedstawiał dodatek American Wilds, gdzie symulacja przenosi nas w amerykańskie tereny. Do dyspozycji mamy dwie nowe mapy z okolic Montany oraz północnej Dakoty. Jakże 9 nowych pojazdów takich jak Ford F-150, Chevrolet Blazer czy Hummer H1. Tak więc, jeżeli jesteście chętni do osobistego zapoznania się z tąże grą, to zostawiam wam link w opisie i może jeszcze w komentarzu. I względnie nie przedłużając, przejdźmy już do odcinka. Naszym celem panowie, trzeba eksplorować te pola, kurwa. Musimy znaleźć jakieś, nie wiem, ja bym znalazł... O, tutaj musimy... jest jakiś dobry zjazd chyba. Tu musimy zjechać, tak. Aha, myślę, że... Jedźcie za mną, bo ja tutaj... Jadę, spokojnie. Au. No jak wlecisz do wody, Rocky, to raczej nie wyjedziesz. Nie, tu trzeba patrzeć, czy jest... Max, chyba ugrzęzłem. O, w pytkę, ja chyba też. Nie, jadę. Pamiętacie o tym? Ej, tu są kłody! Już? Trzeba zapisać to już to tutaj? Tak, to już tutaj. Tutaj są jakieś kłody, to już żeśmy zrobili, ale nie mamy naczepy na kłody. Byśmy musieli, poczekaj, ja zobaczę. Jak ubrudziłem auto, ojeju. Będzie srogo mnie kosztować. My chyba żeśmy skopali jedną rzecz. Jaką? Bo nie daliśmy sobie żadnego właśnie auta transportującego. Wzięliśmy dwa terenowe. No dobra. To ja jadę, a wy mnie tutaj... Będziemy wspierać. Wspierajcie. To jest ta, kolumna rządowa. Uwaga, jedzie wesele z drogi. A w ogóle oznaczyliśmy, gdzie kłody? Właśnie tak się zastanawiam. F1. Ja czy bym ten jechał... punkt tartaczny? Nie, to nie jest punkt tartaczny. Ja bym jechał ten dalej w tą ulicą i byśmy może coś odkryli. Co wy na to? No nie ma tutaj nic. Tak naprawdę wszystkie kłody, które są, to są tutaj tam, gdzie jest przeszukaj. Mhm. Nie? Musielibyśmy się cofać. Tutaj tak. Musielibyśmy nawrócić dokładnie tutaj, gdzie Rocky pokazuje. Dobra, no? To jedziemy tam. Dobra, jadę przodem. Czekaj, gdzie jest Rocky? Pewnie się zespał, nie? Złamałem drzewko. Jestem z wami, ej. Ej, to jest dobra. Ubezpieczajcie. Uwaga, wesele jedzie z drogi. Czekaj, ty kierujesz, bo ja na mapę nie patrzę. Bip. O Jezu. To czekaj. Mam nadzieję, drogą trzeba jechać. No, bramy weselne. Wrum. Co tak się wleczesz, panie młody? Come on. No bo ciężko jest opanować to auto. Pani młoda jest ciężka. Właśnie. Ciężarna jest, daj spokój. Ojeju. I tutaj jest zjazd na ten. Już ta ścieżka? Tak, już jest ta ścieżka. Tak, to tutaj. Ej, to się wydaje, że to jest takie duże. Prowadź, Chaken. Nie, czekaj, to jeszcze chyba nie jest ta ścieżka, ale możemy jechać prosto tą ścieżką do przeszukań niezbadanej, jak popatrzysz na mapę. Ty jesteś tutaj scoutem, dawaj, prowadź. O, to będzie to będzie ciężka przeprawa, Maxie. Uwaga, tu kłody blokują wszystko, chyba utknąłem. Poczekaj, panie. Ja tutaj się, a za czym możesz się podłączyć do mnie tym wyciągarką? Co się z tym ciałem stało? Czy ja mam jechać prosto, czy mam jechać to... Przyjąć propozycję wyciągnięcia od Rocky Dogi. Ja nie chcę ciebie wyciągać. Znaczy ja nie chcę, żebyś ty mnie wyciągał, bo ja jeszcze nie utknąłem. To jedź przodem. Jadę. Błoto, ja pierdzielę, panie, jakie te polskie drogi są beznadziejne. To są amerykańskie drogi. Ale robione przez Polaków. Polacy mieszkali. No właśnie. Tak, błoto robione przez Polaków, brawo. Błoto robione. Zatrudnimy Polaków do robienia błota. O nie. Podejdź, mamy kłody na lewo. Dobra, podjeżdżam.
Rocky, chyba tak, I need some help. Czekaj, podjadę od prawej. Jest! Trzy średnie kłody, biorę. Jedziesz dalej, mi pomóż stąd wyjechać. Oh my god! Tylko nawet nie masz się utykać. Oh no! Jeszcze jadę, bo tutaj też kamienie są. 9 litrów na minutę spala. Dobra, podłącz się, o ile możesz. Dawaj, Max! Dasz radę, podjedziesz tu. Dawaj. Yes. Wow, tak. Yes. Podłączyłeś się? Podłączyłeś, dobra. Dawaj. Teraz jak załadować te kłody? Jadę! O dziwo to dzięki. Dobra, czekaj, odłączę się. Co, jak ten pojazd nie może przewieźć tego ładunku? What the hell? Nie? Kłody nie możesz? Czy ja chyba nie mam naczepy na kłody. Uczaken. Największy challenge teraz. Ej, ja muszę tym samochodem podjechać do naszego garażu i tam zmienić mu naczepę. A no widzisz. Ja muszę mieć naczepę, która może przewozić średnie kłody. Tak. Jak ja mam pod tą górkę podjechać? O, tam jest tartak. Podjadę tam. Po prawej stronie widzę tartak. Ja tu jadę, jadę na prawo. Skinder ten cały. Tak, jadę na prawo, może da radę załadować tutaj coś! Ja jadę strasznie wolno, bo wyryliście mi tutaj takie dziury, że teraz mi się źle jeździ. Jak podjechałem? Z tartaku powinieneś mieć już dobrą drogę do bazy. Poczekajcie na mnie, bo ja tkwię w błocie. Odłącz naczepę. A, to małą naczepkę tylko. Moje auto brzydko wygląda. Nie, nic tu nie mogę robić. Czyli trzeba wracać. Tylko teraz ja bym chciał bardzo. Wiodę, dam rady. Bardzo bym chciał sobie tą naczepę znowu wziąć. Czemu nie mogę? Ej, Luki, uważaj. Coś tu widziałem. Zaraz, też mi się coś pojawiło. Jak ma sobie... What? Może lewym na nią? Czy jak ja ją odczepiłem, to naprawdę... Tuż o, nie, umarło. Jest, dobra, jest, dobra, mam. Możesz spróbować długie kłody. Długie kłody, 6 punktów. Umieść pojazd w odpowiedniej pozycji. Oh my god, naczepo durna, współpracuj ze mną. Zgasz się, światło. Ha! Masz? No w końcu. Wziął to drewno. No. 20 minut kombinowania. Ale czemu ona jest przezroczysta? A masz je normalnie? Tak, dwie małe chłody. Jakże się to zrobił. Dwie małe chłody, nie? Załadowałem, kuźma, jest. Dobra, gdzie teraz? F1, gdzie musimy to dostarczyć? Dobra, tartak. Ja bym musiał jeszcze na po drodze chyba stację benzynową zahaczyć. Ej, mam pomysł. Patrzcie na mapę. Jeszcze raz. Tu pojedź, kurde. I będziemy główną jechać i masz po drodze stację benzynową. Jest i po do drodze? Tartaku później. Tak, jest. Dobra. Ale idealnie. To trzeba... Będę musiał naprawdę dobrze tutaj wykręcić. Dobra, wy już jedźcie. Mhm. Ja to postaram się wykręcać tym, ale pewnie będę teraz mega ciężki. O cholera, jakby jasne. Co, będziemy ten do dyspozycji. O cholera. Tak, bo właśnie na główną by się przydało, bo wiesz, no po asfalcie. To czekaj, poczekamy aż on wykręci. Dobra, możecie jechać. Jedyne. Jak tu ciemno. O, dobra. Max, nie dasz rady. Dam radę. Zaoszczędzić paliwo można po prostu wyłączając blokadę dyferencjału i te na cztery koła. O coś zahaczyłem. Jakieś kamienie tu są chyba, czy coś. Bo zauważcie, że jak zrobicie sobie te blokady, to automatycznie spalanie wam podskakuje do góry, nie? To coś tam, niby 1 litr na minutę, jeżeli ja cały czas jadę na gazie, to mam 13-14 litrów przy blokadach, a jeżeli nie mam blokad, to spadam ja automatycznie do 5 litrów. Tylko wtedy nie mogę, utknąłeś? Jak jadę, to mam 0, co? Chłopaki, utknąłem. Dobra, już się podłączam. Już podłącz gotowa, ja spróbuję sam się stąd wydostać, bo ja też chyba utknąłem. A czekaj, ja się spróbuję sam podłączyć pod ciebie, zobaczymy czy mogę. Dobra. Ja cię ciągnę do tyłu! Dobra, okej. Będzie dobrze, cyk. Nice, jedź. Haha! Jest! Cooperation, bitches. Cooperation, kuźwens. A Chagen se postał. No, postałem, bo w sumie ty tam pojechałeś. Mega wolno tutaj. Tylko, będziesz tutaj musiał uważać. Ja Max, będziesz miał tutaj problem przy wjeździe na główną drogę, bo jest wielkie błoto. Ja sam grzęznę w nim. Tak, a ja kuźwa znowu stoję. Poczekaj, gdzie ja mogę się podłączyć? Też znowu stoję. Tu się mogę podłączyć, dobra. Ojej, ale nam teraz będzie to ciebie trudno pchać. Spokojnie, ja sobie dam radę. Oj, chyba ja sam ugrzązłem. Ja sobie dam radę sam chyba tutaj. Jednak nie. Jest, jadę. Podaję radę. Czy ja tutaj pod górkę podjadę? O matko, dobra. O,
Dobra, jedź. Czekam na was na głównej drodze. Jadę! Jedź. Rocky, ruszaj się, bo ja tu jest, staranuję cię zaraz. Bip, bip! Ojoj, ale błotko, ale wody. Jest, udało mi się. Dobra, jestem brudasem. Czekamy na Maxa. Mój wóz w ogóle. No, mój też jest bardzo brudny. Jeszcze uszkodzony. Jedź, Max! Sobie oświetlę Maxa. Aż oświetlę drogę, bo chcę widzieć, czy jedzie. U mnie chyba nie masz w ogóle świateł włączonych. Tak, no, bo to... Nie widać tak tego. Jest. Widzisz pusty pojazd, bo nie widzisz ani mojego admirowska, ani... mojego... Kierujemy admirowcem. O. Czekamy na niego na wszelki wypadek, jak mielibyśmy go podbierać. Nie no, no teraz już chyba się wyczłapie stąd, co? Jak kurde... No, to jest ta końcówka. Dawaj! Czekaj. Dawaj! Ewentualnie liny. Dawaj! Chodź, Max, pomożemy ci. Wyjadę, spokojnie. Dawaj. Wyjadę! A może nie wyjadę? Czekaj, czemu ja się wtapiam w asfalt do cholery? Nie wyjadę. Ale... No to Max. Wyciągaj mnie. No. F-ką. No, F-ką jadę. Aha. O, jest! Odczepiaj. Daj radę. Odczepiaj już. Jedziesz? Odczepiaj. Dobra, jedziesz. Odczepiam. Nice. Nice. Już możemy jechać. Ty mnie. No dajcie mi chwilkę, bo muszę tutaj... O, most. Naczepą wjechać na drogę. I znowu cię wyrzuciło. Nie, wziąłem tego, o Jezu. Zmieniłeś pojazd po prostu. Tak. Dobra. Jest. Dobra, wyłączam wszystkie wspomagania, żeby zmniejszyć spalanie. Nice. Okej. Czy ten most się nie zawali pod moim ciężarem? Nice. Ale by było. Przepuszczają mnie, musisz stanąć. Jaki widok z tego! To se stanąłem. Ciężarówki bez załadunku mają możliwość przejazdu, ty Max chyba nie masz niemożliwości. Tylko ciężarówki bez załadunku, no chyba sobie jaja robicie! To jak ja mam dostarczyć tutaj cokolwiek? To jedź prosto, karę będziesz miał, trudno. Nie, zaraz, bo ja nie rozumiem. Jedziemy do tartaku. Jak ja mam dojechać do tartaku, skoro tu jest posterunek do cholery? W sumie nie wiem. A od drugiej strony wydaje mi się, że też... w której z czarnych dziur byłby kolejny posterunek. No to o co tutaj kaman? A ty masz szlaban zamknięty, bo ja otwarty ciągle. Zamknięty mam. Przepraszam bardzo, ja bym chciał tylko... Oh my god, nie mogę. Czy ja wjechałem właśnie przez zamknięty u ciebie? Tak. To jak ja mam podjechać tutaj, przepraszam bardzo? Jakie mam... What? Nie rozumiem. Musimy czekaj, punkt tartaczny. Ja pierdykam. No bo tu jest tartak. No muszę dostarczyć do tego tartaku. No, jest jeden widoczny. Czy ja naprawdę muszę odblokować... Nie, no jak? Nie rozumiem. To musimy się wracać. No, ja się muszę... Paliwać nie starczy. No właśnie, to jest... To będziemy go holować. Jak ja mam się tutaj nawrócić teraz, nie? Oh my god, Musisz wjechać w to błoto tutaj na lewo ode mnie. Zaraz mi się... Czy tu mi się może naczepa przewróci? Tak, może. Ja nie mogę nawrócić tutaj! Pomogę ci. Czekaj. Max, nie, uważaj. Spokojnie. Luzujcie, luźna wyda, panowie. Jakby co chwycę tą naczepę i będę ją wciągał, żeby się nie przewróciła. O mój Boże, to może luźna ja wyda. Jeszcze linę swoją dam. Luźna łyda. drzewo mi blokuje, dobra. A teraz tak, tutaj musiałbym zrobić tak. O mój Boże. Okay. Teraz tu. Tak, wykręcaj. Dobrze. Co się dzieje z tą przyczepą? Co z tymi kłodami się dzieje? O Jezu. Teraz na maksa! Max. Musimy ci pomóc. Musimy mu pomóc wstać chyba teraz. What the fuck? Umrzyj, zresp się. Czy wy możecie mnie... No, jakoś chyba będziemy musieli. Czakę, ty musisz wjechać w las i jechać w las po prostu. Dobra, tak, to jeszcze tak, raz. Więc wycofaj do tyłu i w prawo. Dokładnie, bo ty teraz stoisz bokiem, no to żadna mi tutaj, żadna pomoc, jak ty się tam przyciągasz do mnie wtedy. Do tyłu i w prawo, dobra, jeszcze. Musisz używać też mocy silnika do tego. O Jezus. Wyrównuję, dam rady. Nice. I on się wywróci zaraz. Dobra. No. I teraz tak.
od tyłu podczepiasz swoją linkę i do mnie. Nie pod przód. Może ja pomogę jeszcze obok. No nie pomoże, bo tylko jedna linka może być podłączona. Aha. Ale nie podciągasz, podciągasz i jednocześnie jedziesz do przodu, rozumiesz? Ja rozumiem, rozumiem. No, F i W. O! Dawaj. O mój Boże, ja to skończę. I dyferencjał, blokuj dyferencjał. Sam się zablokowałem też. Jest. Nice! Yes! Zablokowałem się sam o drzewo, teraz wy musicie mi pomóc. Ja ci zaraz pomogę, spokojnie. No nie wyjadę. Spokojnie, spokojnie. Hamulec ręczny. No, what the hell. Okej, dobra. Cyk, cyk, cyk. Rocky! Odsuń się. Boom, through. Dawaj. No. To tak naprawdę dobre. No, zaakceptowałem. Aha, okej, okay. Nie zauważyłem. Zaakceptowałem zapro. Dawaj, ciągnij mnie. Jezu! Aż dostałem uszkodzenie. Uszkodzenie koła, ja pierdzielę. Jak go wymiętoliłeś. Odsuń się teraz czakiem, bo ja jadę po swoją naczepę. Z powrotem. Dobra. Możesz wziąć te kłody leżące? Dwie więcej, właśnie chciałbym. Ewentualnie z bazy może mógłbym. Jednak chcę, mogłem kupić benzynę i tobie podwieźć. Podjechać? Mógłbyś to zrobić. To będę miał co do roboty. To tak się... Nie mogę załadować chyba tych kłód. No to jedziemy do warsztatu. To ja wezmę ten mój wóz na kłody. A wy jak tam? Dobra, ja jestem... A wy już w bazie! My jesteśmy w bazie, tak. Dobra, to teraz wyłącz silnik. Zatankowało ci? Czy nie? Nie. Muszę pewnie sam to zrobić. Ale jak ja mogę zmienić dla mojego pojazdu ten montaż cały? Fuck. Odłącz naczepę. No i nie pokazuje mi się nic, what the fuck. To może zmiana ról. Ty kłody mogę. Ja mogę krótkie kłody tym wozem, który mam teraz. No ja bym też sobie zmienił wóz w końcu. Co nie, ja biorę chyba tego Chevroletka w takim razie. Ja biorę na krótkie kłody i musimy przejechać tą błotną przeprawę, żeby zmienić te krótkie kłody. Tam były średnie i długie kłody, tak? Chodźmy na to przeszukać cztery krótkie kłody. Dokładnie, dokładnie tak. Czyli bierzemy, ja sobie biorę Chevroleta z nadwoziem skrzyniowym, czyli na trzy krótkie kłody mogę załadować. Ja biorę tego i mój może załadować dużo tych krótkich kłód. I tak sobie to zrobię. Dobra. Czyli Malisko? Lizona sobie wziąłeś? Ja biorę... To ja już jadę Lizona. Na miejsce, poczekam na was, panowie. I czekaj, jako... Cześć, Takenko! Cześć, jakoś się ruszam. No widzisz? A, ty już wyminąłeś ze mnie. Tink, tink. Dam rady, jadę. O. Wow. Dam rady. Tak, kłoda blokuje? Tu są kłody. Siema. O, one cholernie blokują. O, fuck off. Dobra, cyk. Cyk, ręczny. Proszę dzwonić ręczny i wyciągamy się. Dawaj, Max. O, tak jest. Jodem. Tak to się robi. Cyk. Jesus Maria, po prostu. Pełno jest tych kłód! Mhm. Strasznie ciężko się jeździ. Utknąłeś tam, Max? Mega utknąłem. Oh my god. Rocky, weź mnie wymień właśnie. Omiń mnie i weź tam mnie odpoluj troszkę. Mhm, tak zrobię. Ja się potrzebę. Zaraz się też potrzebę. Ja się potrzebę, dawaj to. Dobra. Daję radę. Jakoś daję radę. Jedź. Bądźmy zahaczeni i jedziemy. Ja sobie spokojnie jadę. O, Rocky. Jakoś daję rady. No, a co wykombinowałem. Dobra, chyba nie daję rady. Dawaj. Muszę się podciągnąć troszkę. Żeby wjechać chociaż na... Dobra. Lepiej. Dobra, jedź. Teraz spokojnie do przodu. Jedź, dawaj. Nie masz punktu. O, już grzązłem. Nie masz punktu zaczepienia gdzieś? Zobacz, naokoło. Najlepiej do przodu. Z lewej strony. To dawaj, byle co. Żeby się lekko zaczepić, żeby wyjechać. Tak jest, dokładnie. O to chodzi. Dobra, już puszczę. No. Już myślisz? Nice. Dobra. Tak, tylko jak... Dawaj. Dobra. Jak teraz sensownie podjechać? Nie gadaj, że trzeba dobrze wyjechać.
No właśnie tak mi się wydaje, ale żeby dobrze wjechać, trzeba mieć... To masakra. Trzeba mieć punkt zaczepienia, kuźwa. Oj, muszę zawrócić. Max Player prosi. Tak. Ładunek przekazany. Dasz rady. Punkt tartaczny. Tak. Dobra. Aha, to się coraz więcej tych kłód robi. Należy załadować o 4 więcej. Dlaczego? Nie, tak samo miałem ten problem i pojechałem na punkt tartaczny. Jak ja odkładam, jak ja nie mam kłód? No nie wiem właśnie. To weź ciągle to rób, to może będą się spełnić. Nie, już więcej nie mam do zrobienia. Poczekaj. Muszę wycofać trochę, a nie mogę wycofać, oh my god! Ja też. Ty, mam krótkie kłody już na sobie załadowane. I muszę teraz na tartak dojechać, tylko gdzie jest tartak? No tartak tam, gdzie nie mogłeś przejechać. No właśnie. Proszę do Max Player o przekazanie ładunku. Poczekaj chwilkę, daj mi chwilę. Bo jestem w punkcie tartacznym. Zwolniono ci. Aha. Dobra, to muszę chyba teraz tędy przejechać. F1. Zezwolono ci na przejęcie ładunku. Mam już ładunek niby, w końcu, po godzinie. Jakie to są? U mnie to są... Poczekaj. Ten pojazd nie może przewieźć tego ładunku. Musicie, wiecie co, pojedźcie na punkt tartaczny i se wejście. Ja pojechałem na punkt tartaczny i mam załadowane wszystko. No dobrze, ale gdzie je przekażesz do tartaku, jak do tartaku nie wjedziesz, bo jest bramka cholerna? Muszę przejechać, nie wiem, jakkolwiek. To jest jedna bramka i trzeba przejechać od dupy strony? Prawdopodobnie. Myślisz? Tak. Oj. Na razie walczę z błotem. Dobra, z ciężkością mojego pojazdu. Ja mam gdzieś to, ja stąd jadę. I nie mogę stąd wyjechać! Nie mogę stąd wyjechać! O Jezu, jak cię uderzę leciutko, chyba nie. Dasz rady, ciężaróweczko. Dasz rady, moja niebieska ciężaróweczko. Ja bym spróbował jeszcze tyłem wjechać. Dasz rady. Dawaj. Ja się zaraz pod odholuję. Nice. Dałem rady. Jadę teraz główną drogą do warsztatu. Jak kuźwa wjechałem. Roki, stój. Najpierw podjadę do warsztatu. Żeby nie było. O jest. Dobra, jak ja klikam F, to ja cię ciągnę, czy ty mnie ciągniesz? Ja cię tylko ciągnę, bo to jest mój. Patrz, jak ja ugrzęzłem, o wpytkę. Mogliście wziąć tą ciężaróweczkę, co ja. Się nie da przejechać w ogóle. O, myśmy pojechali na zadupie wielkie. Ja mam propozycję, może się zrespnę. Ja chyba tak zrobię, bo mam dosyć. Ja mam normalnie tego dosyć. No to mi pomóżcie... Odholuj do warsztatu! No to mi pomóżcie przewieźć ten, znaleźć jakiś tartak, żebym mógł to przewieźć w końcu. Czekaj. Ja jadę do tartaku zatankować, znaczy do warsztatu zatankować. Coś ty zrobił. Zrespiliśmy się razem i zacząłem wibrować. Cześć Max, cześć Rocky. Max? Ej! Tartacz, poczekaj. Zamontowane. Odmontuj. Krótkie kłody, 3 punkty. Zatankowano. Na 15 litrów jedynie. Gdzie ty pojechałeś, Chucken? Do punktu tartacznego, do tak? punktu tartacznego. W której części mapy? Widzisz moje zaznaczenia? No. Pojechałem tutaj. Do tego tam się wcześniej tak, i wziąłem ten, teraz muszę szukać jakiegoś tartaku. No to naokoło mapy jedź do tego tartaku. Kieruj się na W. Tą drogą na W, obrzeżami i tam spróbuj, zobacz, czy tam jest jakaś bramka. Jeżeli nie ma bramki, to luz, to możemy też tam wszyscy jechać. Dobra, to jadę. Mam dużo paliwa, więc dam radę. Ja mam chyba odkryłem trochę drogi, popatrzcie na mapę. Czyli tamta droga po prostu nie była wskazana dla ciężarówek, a ta od głupki strony, tak. O, uszkodzenia 26. Ale siebie kierowca, ale... Wciąż lepszy od ciebie. Nieprawda! Prawda. No. Jak dobrze będzie stacja kieruje, benzynowa, dobra, to idziemy na hot doga. Mogę zapłacić za paliwo? Tak. A czy pan chce jeszcze może hot doga? Zbierasz punkty, witaj. Zbierasz punkty, witaj, żegnaj.
Genialne. Water over road, znowu. Serio. Okay, my ciągle prosto, ja się zatrzymuję. Prosto, prosto. A, prosto. Are you kidding me? A, pokazujesz ścieżkę, jaką on przyjechał. Co ty gadasz? Tutaj droga jest całkowicie zalana. A nie przyjedziemy w ogóle? Prawdopodobnie ja nie będę miał jak przejechać, a chociaż spróbuję. Tu tak trudno przebić towar. No nie ma łatwo, co ty sobie myślisz? Jaka głęboka ta woda. A punkty zaczepienia jakieś są? Drzewo, jedno po lewej. O Jezu. Zaraz do ciebie dojedziemy, spokojnie. No. Poczekać na was? No, na wszelki wypadek? No jeżeli będziesz miał problem, to... Nie mam problemu. Wy możecie mieć problem, więc poczekam na was. No, okay. Ewentualnie z drugiego brzegu będziesz nas scholował. Tak, tak. Chyba już was widzę. Zdrobnienie wody to... Cześć, wódka? Max! No hej! Woda. O, ale zalane! Kusia, myślałem, że to jakieś rzeka płynie czy coś... What? A! O Jezu! A! Au! Chciej, au! Radzę przejeżdżać tą drogą, bo no, tam jest o wiele wygodniej. Dara. Udało mi się, zobacz. Dobra, to i o tym. Jedzie! Hej! Halo! Co? Utknąłeś? Ja? Czy ty utkłeś? Tak. Masz jaki drzewa, masz drzewa. Słaby, nie? Czekamy na niego, czekaj. No, fajne drzewa. Poczekaj, Rocky, poczekaj. Czekaj. Nie, podszep się pode mnie, podszep się pode mnie. Podszep się pode mnie normalnie, dawaj. Dobra. Już woda. Dasz radę, dobra. Dobra. Super standrów. Na zmianę tak. Jaki ejcowy konwój, nie? Oj. Jak ty jeździsz? Samo mnie na boki bierze. Kolumna tartakowa. Bo jesteś załadowany, dlatego. Nice. Czy jeździ wolnie? Trzech zgredów. Jakich zgredów? Nie, po prostu wolniej jeżdżę. Ale ostrożnie, w końcu mnie... Epic Win, bo po mnie... tylu godzinach mamy drewno. Bo mnie na boki bierze w ogóle. Dlatego jadę wolniej. Chyba branie w co to za wymijanie? Tego drewna to nie jest najlepszy. Zajechałeś mi drogę, gnoju! Co to za wymijanie, halo? Robię manewr wyprzedzania, a ty mi drogę zajeżdżasz! What the fuck, co ty robisz? No zajeżdża mi drogę, no co za... Ja jadę pierwszy, typowo. O fuck! Czekaj, o dobra, jedziemy. Zatrzymał się na środku drogi. Patrzyłem na mapę i co ty Rocky robi? Rocky pizdą gdzieś tam. Okay. Nie, wjechałem jednym kołem za barierę. Jak ty jeździsz, Czakę? No nie ma cię jak jeszcze. A, zaraz w lewo. No bo jestem taką ciężarówką, która ten... Strasznie, którą strasznie na boki... Czekaj, teraz muszę sprawdzić mapę. Przejechane 4,6 km. Ała! Na lewo. Stuknąłeś mnie. Sorry. Puknął cię. Ja pukłem go. Jody! Cześć. W końcu nasza godzinna misja się uda. Spokojnie. Godzinna. Cześć. Nikt dobrze nie musi wiedzieć, że to trwało godzinę! Patrzyłem, czy trzeba skręcić na prawo, czy na lewo. Ej, ale jak w ciebie wjeżdżam, to nic się nie dzieje. No tak, bo lekko mnie pukłeś tylko dlatego pewnie. A te auto i tak już są strasznie poniszczone. O! Tartak! Chevrolet Bizon! Tylko, że my go nie mamy odblokowanego. Musimy go odblokować. Tartak. Jezus, drewno. Ostrożność na drodze, osiągnięcie! No, Rocky, ty gnojku zajechałeś! Max! Rocky! To jest Rocky! No, Rocky! Daj mi zapalkę! Jej, dostaliśmy punkty za rozładowanie. Znaczy jeszcze nie rozładowałeś? Ja rozładowałem. Dawaj, Rocky, rozładuj, bo ja też muszę tutaj jakoś to zrobić. Jak się rozładowuje? Czekaj. Tu. Tak. Daliśmy radę. Tak. Jest. Tyk. Daliśmy rady. Finalny. Zrzuć ładunek! To było ciężkie. Raczej, fuck yeah. Ja jestem ciekaw, czy to się ogólnie zapisuje, czy jak wyjdziemy, to będzie pewnie od nowa. Zapewne kolejną mapę będziemy ogrywać w następnym odcinku. Czyli nie kończymy tego wyzwania na tej mapie? Nie chce mi się już. Oh no. Twój pojazd nie przewozi żadnego ładunku. Jak nie przewozi ładunku, jak mam? No ale dobra, to nie ważne. Dobra. W każdym razie to było Mud Runners. Moi drodzy, bardzo ciekawa gierka. Polecamy serdecznie. Tak. Działa pięknie kojąco na nerwy. Pięknie kojąco na nerwy. Uwierzcie. Ale jest unikatowa. Jeżeli chcecie się poczuć niczym prawdziwy Amerykanin, to kurwa polecamy tą grę.
Yeah! Tylko bota. Yeah, right. Yeah, yeah, that's right. To na tyle, moi drodzy. Ale to było cringe'owe, ja pierdzielę. Trzymaj, sure, trzymajcie się. Ej! Nara!